witam i serdecznie zapraszam na tegoroczny piknik nad Odrą, który odbył się 12 i 13 maja tego roku. Zapraszam na relację.
Również tego samego dnia odbywał się piknik skandynawski w Alei Kwiatowej. Zapraszam na relację. Nie łączyć z tym, że rozumiem, widzę, że partner obok całym myśli. Drodzy Państwo, wygląda rzeczywiście jak owocowa położona w dłonie, jak Państwo tam przez szybę widzą. Tak? Ale Pan tu widzę, rozkład rejsów wziął. Kurde, Polonia, Skania, jak Panu, ale się Pan wypromuje. Drodzy Państwo, wygląda jak owocowa, ale wcale nie jest owocowa. Natomiast zobaczcie, prosty zabieg, na żywo jesteśmy gdzieś, mało jestem, kolejkę to zobaczcie, wygląda jak owocowa, ale owocowa nie jest. Nie wiem czemu, jak robimy sałatkę na święta, to pokroimy wszystko i zaczniemy pomieszać, nie? Muszę powinniśmy sokami ubijać. Zobaczcie, a jak tego nie ubijemy i nie wymieszamy, to wygląda Pani tak, że mała sałatka owocowa. Nie jest to owocowa, bo jest ze śledziu, więc jak ktoś sobie da sobie buzi, to dobrze było. Ale dzięki temu, że jest to ułożone warstwowo, to wygląda rzeczywiście kurząco i jeść się chce. Bo chcecie Państwo jeść, prawda? Musimy jeść tak, żeby się kupowało. Dziękuję Pani bardzo. Chciałem taki niepokój, co tu odpowiedzieć. Przypomnę Państwu też, rzucając warzywkę z planu dnia, że to nie jest jedyna atrakcja, jaka jest na Alei Kwiatowej, na skandynawskim pikniku, bo możecie Państwo wybrać się także do Głównego Instytutu Kultury, na wystawę designu. Możecie Państwo wybrać się strefy warsztatów z firmą Four Face. Oni są naprzeciwko nas. Powinni Państwo zerknąć w tamtą stronę? Mógłby Pan tam nie kamerą wjechać na chwilę? O, dzięki. Dziewczyny się śmieją, a dziewczyny zaproszą Was do zrobienia bardzo fajnych zawieszek, takich koników. Więc jak chcielibyście wyjść stąd z pamiątką, to zapraszam, można. My natomiast serwujemy Państwu fińską sałatkę rosół i salat, sałatkę, która składa się z ziemniaków gotowanych w niskiej temperaturze, buraków w niskiej temperaturze, marchewki w niskiej temperaturze, jajek. Doskonałej jakości fajnym kilkoprzedziowym. Więc kiedy Państwo zapraszam do spróbowania, a o 14 zaprosimy Państwa tutaj u nas do spróbowania tradycyjnych szwedzkich klopcików z borówką. To będą krotkular, takie klopciki z borówką i z sosem. A na koniec będzie skandynawski pudding z smakami i dołami. Klopciki koło 14, pudding koło 16. Proszę sobie tam zapisać, żeby nie jeść dzisiaj w domu, to czyli zjeść u nas. Dni skandynawskie do tego roku także kupne, także próbujecie tak, które pochodzą z tamtej strony Bałtyku. Serdecznie zapraszam. Jeszcze tak myślę, około 20 porcji będzie dla Państwa tej sałatki. Na później powiemy sakramentalne, że ktoś już tam przychodzi, tam sobie schodzi. Jak się Państwo nie uda teraz, to proszę przyjść o 14, będą klopciki, a jak się będzie nie uda o 14, to proszę przyjść o 16, będzie pudding. Jak się Państwo nie uda o 16, to proszę przyjść jutro, będzie bułka ze śledziem, błyską remuladą i konfiturą ze słodkiej cebuli. A jak się Państwo nie uda, jutro z jakiejś stawki, to jeszcze mamy jutro zaplanowane grawat lat, czyli łososia w takim marynacie świetnego cukru i koperku. Zrobię do tego gliny i krew też. I jutro także kamel kaka, czyli takie paweczki cynamonowo i założę. Zapraszamy. O, witamy. Zobaczmy, że emocje tak Panią podnosiły.